Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Właśnie się tak składa, że wyszedł trailer z Gamescona Platinum Edition Farming Simulator 17. No, ja będę kupował na pewno jak wyjdzie, bo naprawdę fajnie to wygląda. Ogólnie chciałbym zrobić taką małą analizę rzeczy, które się tam po prostu pojawią. Czyli, że maszyny nowe, nowe uprawy, jakie będą i tp i td. No więc zaczynamy. No zobaczmy. Już po wstępnej analizie grafiki widać, że nie wiem, czy farming nie będzie miał większych wymagań graficznych, bo tutaj co widać, to jest naprawdę porównać Golden Well i graficznie do tej mapy, bo to jeszcze nie wiadomo, jaka będzie mapa, ale, bo nikt nie jeszcze nie pisał, ale podejrzewam, że to będzie mapa Włoch. No naprawdę fajna mapa, mi się to podoba. To jest chyba mapa Włoch albo nawet Chin. No naprawdę fajna oprawa graficzna, mi się tutaj wszystko podoba. Jak na razie są tylko jakieś małe szczegóły. O! I tu już mamy pokazane więcej. Nowe miasto. Nowe samochody w ruchu AI. W ogóle nowe samochody. Tutaj widać, że jest to oprawa graficzna na przykład. O! No i widzimy, to jest chyba we Włoszech albo w Grecji. Tak mi się to wydaje, nie jestem pewny. No, nie hejtujcie mnie, bo nie wiem, czy to jest we Włoszech czy w Grecji, bo to na Grecję teraz zaczęło wyglądać, ale właśnie, o, będzie, nie wiem, ale nowe auta i będziemy teraz mogli pływać motorówkami z tego, co tutaj widzę. Jest port. Estana La Pacio, czyli nasza chyba farma. O, tutaj jest w ogóle inna tekstura gleby. To nie jest taka zwykła gleba, jest, która jest w Europie, tylko to jest gleba, która jest właśnie chyba tam w Grecji. No, mamy widok na nową uprawę. I teraz tak szczerze. Nie mam pojęcia, co to jest za uprawa. Najmniejszego pojęcia. Ale z tego, co widzę, to jest jakaś uprawa ziemna. Nowa fara... O! Stara Predator Impredor. Nowa marka we farmingu. Jak widać. No, opryskiwacz. Colossus. Nowa firma. O! Case. Nowe. Czyżby to nie topola energetyczna? Właśnie nie jestem pewny, że to jest to pola energetyczne czy nie, ale to chyba nie jest to pola energetyczne, czyli była nowa uprawa. Jest też nowy pociąg. Miasto. Bardzo fajnie, tutaj mamy skład drewna. No, skład drewna to się chyba nie zmienił. Krowy. Jakieś trochę inne. Przewóz krów wygląda tak samo. Są nowe maszyny, o przepraszam, są nowe maszyny z tej firmy Colossus chyba. Bardzo ładne krajobrazy. O! Mamy... A nie. No tak, mamy jakiś nowy ciąg. Nie wiem, to jest chyba jakiś nowy ciąg, bo takiego we farmingu jeszcze nie widziałem. Więc tak wyglądał trailer Platinum Edition Farming Simulator 17. No, jak wyjdzie, jeszcze nie wiem, kiedy jest planowany właśnie. Tutaj gdzieś wam w opisie może wrzucę, albo teraz na filmie, jak będę montował. Kiedy ma być premiera tego Platinum, bo ja na pewno będę kupował, Was też zachęcam do zakupu tego Platinum. Więc widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!